Cześć, nazywam się Jakub Przelaskowski. Od 5 lat biorę udział w debatach oksfordzkich, jako ich uczestnik i sędzia, jestem też członkiem krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Całe moje doświadczenie debatanta zdobyłem i nadal zdobywam jako trzeci lub czwarty mówca. W mojej opinii to te dwie role są najciekawsze i, co ważniejsze, kluczowe dla wygrywania debat. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego właściwie tak jest i co Wy możecie zrobić, żeby Wasze trzecie i czwarte mowy zmiotły przeciwnika z planszy. Pierwsza sprawa, która często jest niejasna dla osób stawających dopiero w debatach swoje pierwsze kroki. Co właściwie mam robić na trzeciej lub czwartej mowie? Zadaniem trzeciego mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika, natomiast zadaniem czwartego porównanie obu linii argumentacji i wykazanie, że to linia jego drużyny jest lepsza. Za chwilę oczywiście opowiem Wam o tym w większych szczegółach, ale ważne, żebyście już teraz zapamiętali, jaki jest Wasz cel. Trzecia i czwarta mowa mają wiele punktów wspólnych, które bardzo wyraźnie odróżniają je od pierwszej i drugiej. Przede wszystkim, jeżeli braliście już udział w debacie, to pewnie większość swoich przygotowań poświęciliście na dopracowanie tego, co mają podczas debaty mówić dwie pierwsze osoby. Chociaż częściowo da się przygotować również do dwóch ostatnich mów, to na pewno ich ważną cechą jest to, że lwią część pracy trzeba przy nich wykonać już w trakcie debaty. W trakcie tych mów debata przechodzi z fazy prezentacji argumentów w fazę ich konfrontacji. Wasz trzeci i czwarty mówca prawdopodobnie będą sobie musieli poradzić z najtrudniejszymi pytaniami i najostrzejszymi atakami przeciwników, a jednocześnie będą też mieli możliwość samemu przeprowadzić na tych przeciwników najsilniejsze ataki i zadać im najbardziej podchwytliwe pytania. Innymi słowy, kolejna cecha wspólna trzeciej i czwartej mowy to konieczność wejścia w bezpośrednią interakcję z argumentami przeciwnika. Wreszcie podczas dwóch pierwszych mów najważniejszą umiejętnością jest konstruowanie i tłumaczenie argumentów. Tymczasem trzeci i czwarty mówca muszą oprócz tego wykazać się innymi umiejętnościami. Odpowiednio kontrargumentacji oraz porównywania i ważenia argumentów. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o samych tych umiejętnościach, koniecznie obejrzyjcie filmy na ich temat na naszym kanale. Skoro ogólne omówienie celów oraz charakterystyki trzeciej i czwartej mowy mamy już za sobą, pora pochylić się nad nimi w większych szczegółach, zaczynając od trzeciej. Jeśli chcesz najpierw posłuchać o czwartej mowie, kliknij w odnośnik, który właśnie pojawia się na ekranie. Tak jak już mówiłem, zadaniem trzeciego mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika. Ale co to właściwie znaczy zbić argument? Argument jest zbity, kiedy udało się w nim pokazać jakiś błąd logiczny albo lukę w rozumowaniu. Pamiętajcie, że negacja, czyli powiedzenie "a ja uważam inaczej", nie jest zbiciem. Przykładowo, wyobraźcie sobie, że jesteście propozycją w debacie "Polska powinna zalegalizować posiadanie marihuany na użytek własny". Mówca opozycji powiedział właśnie, że według danych, do których dotarła ich drużyna, wraz z legalizacją marihuany rośnie spożycie innych narkotyków. Odpowiedź, że wasza drużyna ma dane, według których odwrotnie, po legalizacji marihuany spożycie innych narkotyków spada, to nie jest zbicie tego argumentu. Zamiast tego, żeby go obalić, należałoby pokazać, że zawiera błąd logiczny. Korelacja nie oznacza przyczynowości, a mówca opozycji w żaden sposób nie uprawdopodobnił, że ta przyczynowość faktycznie występuje. Żeby wzmocnić swój kontrargument, warto by tu było podać jakiś przykład. Powiedzmy inne przyczyny, dla których konsumpcja innych narkotyków mogła zbiec się w czasie z legalizacją marihuany. Skoro już wiecie, na czym polega zbijanie argumentów, następnym krokiem jest zdecydowanie, co właściwie będziecie zbijać. Przeciwnicy mówili przez 10, albo jeśli jesteście na opozycji, to nawet 15 minut, a wy będziecie mieli na odniesienie się do tego wszystkiego tylko 5. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie wszystko, co pada z ust drugiej drużyny, to argumenty. Duża część z tego, co mówimy na pierwszych mowach, służy tylko zobrazowaniu tłumaczonych mechanizmów. Dlatego trzeciej mowy nie należy konstruować na zasadzie przechodzenia chronologicznie przez wszystko, co powiedzieli przeciwnicy, i prób obalania tego zdanie po zdaniu. Kiedy przygotowujecie mowę, postarajcie się wyłapać statey, czyli tytuły argumentów. Na przykład, należy zakazać zoo, bo zwierzęta czują się w nich gorzej niż w naturze. Zwykle będzie ich od 2 do 4, a pierwsi mówcy często zapowiadają je, zanim padną. Zazwyczaj stand będzie poparty mechanizmem. Trzymając się przykładu z zoo, zwierzęta potrzebują dużo przestrzeni i możliwości realizowania naturalnych instynktów, w zoo tego nie ma, no więc są tam nieszczęśliwe. A następnie przykładem. Ostatnio byłem w zoo i widziałem lamparta, który chodził po klatce i wyglądał na smutnego i znudzonego, że nie może sobie pobiegać. Celem waszego zbicia powinien być mechanizm, żeby to zobrazować. Jeżeli złożymy state, mechanizm i przykład argumentu o delegalizacji zoo w całość, to należy zbijać tylko i wyłącznie część,
której argument jest tłumaczony. To znaczy, że dobrym zbiciem byłoby na przykład klatka w zoo i natura to fałszywa dychotomia, bo można przecież zapewnić zwierzętom warunki, które imitują ich naturalne środowisko w wystarczającym stopniu. Natomiast złym zbiciem byłby atak na state, to co już znacie jako negację. Na przykład, gdybyście powiedzieli, według mnie zwierzęta w zoo czują się lepiej niż w naturze, bo mają stałą opiekę i źródło jedzenia, mechanizm przeciwników o realizacji instynktów nie został tu w ogóle naruszony, więc argument nie jest zbity. Równie złym pomysłem jest atakowanie przykładu. Powiedzmy, ja też byłem w tym zoo, widziałem tego samego Lamparta i dla mnie wyglądał na bardzo wesołego. Może sędziowie wątpią teraz w prawdziwość historii o smutnym Lamparcie, ale ponownie, mechanizm nie został naruszony, więc argument nie jest zbity. Najgorsze, co możecie zrobić, to atak na przeciwnika zamiast na argument. Takie personalne wycieczki, nazywane argumentami ad personam, na przykład wyśmiewanie argumentu przeciwników czy zarzucanie mu głupoty, nie tylko nie osłabiają w żaden sposób ich linii, nie tylko za ich używanie traci się punkty, ale przede wszystkim psują atmosferę uczciwej, przyjaznej rywalizacji, która zawsze jest ważnym elementem debat. Wiadomo, że w trakcie debaty łatwo przesadnie wciągnąć się w dyskusję i zapalić, ale warto pamiętać, że dyskutujecie z argumentami, nie z ludźmi i to jest linia, której nie należy przekraczać. Przykładowo, wykazanie, że mechanizmy przeciwnika prowadzą do śmiesznie absurdalnych wniosków, jest w porządku. Wybuchnięcie śmiechem w trakcie jego mowy? Absolutnie nie. Powiedzenie, że argument ma luki w logice, nie został dobrze wytłumaczony albo jest nie na temat, jest w porządku? A powiedzenie, że argument jest głupi? Już nie. Jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to warto obejrzeć film naszego kanału o etyce w debacie oksfordzkiej. Wiecie już, co zbijać i jak to robić? Pozostaje tylko pytanie, w jakiej kolejności? To pytanie wydaje się dużo mniej ważne od pozostałych, ale pamiętajcie, że wasz czas na mowę jest ograniczony do 5 minut, a słuchający was sędziowie usłyszą, co macie do powiedzenia tylko raz i nie zobaczą waszych notatek. To oznacza, że mówca, który wymyślił świetne kontrargumenty, ale przeskakuje co chwila między wątkami i nie wystarcza mu czasu na powiedzenie połowy z tego, co sobie zaplanował, prawdopodobnie pomoże swojej drużynie o wiele mniej niż mówca, który co prawda kontrargumenty ma słabsze, ale za to świetnie ułożoną mowę, która w całości mieści się w czasie. W takim razie, jak zadbać o to, żeby od strony uporządkowania waszej trzeciej mowie nie dało się nic zarzucić? Kluczowe są tu dwa pojęcia: hierarchizacja i struktura mowy. Hierarchizacja kontrargumentów polega na zdecydowaniu, w jakiej kolejności je przedstawicie i ile czasu poświęcicie każdemu z nich. Najbardziej intuicyjne wydaje się podejście chronologiczne. Po prostu przeczytam to, co mam zanotowane jako pierwsze. Tylko wyobraźcie sobie, że najważniejszy argument przeciwników padł pod koniec ich drugiej mowy. W waszych notatkach pewnie będzie na końcu, więc jeśli nie zdążycie powiedzieć wszystkiego, to nie starczy wam czasu właśnie na ten najważniejszy kontrargument. Trzeba pamiętać, że linia drużyny w debacie jest tak silna, jak jej najsilniejszy argument, nie najsłabszy. Dodatkowe, krócej tłumaczone i słabsze argumenty mogą przeważyć szale w wyjątkowo wyrównanej debacie, ale zazwyczaj jeden czy dwa główne argumenty jednej ze stron są wytłumaczone na tyle lepiej od jakichkolwiek argumentów przeciwnika, żeby dać tej stronie zwycięstwo. Dlatego w waszej mowie najwięcej czasu powinniście poświęcić na kontrowanie tego argumentu, który według was jest najsilniejszy. I to od niego powinniście zacząć. To nie znaczy, że słabszych argumentów nie należy zbijać. Postarajcie się rozłożyć czas tak, żeby starczyło go na wszystko, ale tym słabszym argumentom poświęćcie go mniej. Zbijanie tego, co wydaje wam się najsłabsze, zostawcie sobie na koniec. Jeżeli faktycznie jest najsłabsze, to i tak niewiele da waszym przeciwnikom, więc jeśli nie starczy wam na to czasu, no to nie będzie katastrofy. Struktura mowy oznacza użycie w niej różnych elementów innych niż kontrargumenty, które nadają jej jasność i pozwalają lepiej zrozumieć merytoryczny przekaz. Takie elementy zawarte są we wstępie i podsumowaniu mowy. Zamiast przechodzić od razu do zbijania pierwszego argumentu, warto, żebyście na początku mowy powiedzieli trochę o ramowaniu waszych przeciwników. Jeżeli mieli obowiązek przedstawienia jakiegoś modelu, czy wywiązali się dobrze z tego obowiązku, czy dobrze zidentyfikowali kluczowych aktorów debaty, czyli grupy i jednostki, o których debatujecie? Jeżeli tak, to czy dobrze je opisali? Przykładowo, jeżeli jesteście opozycją w debacie „Wybuch Powstania Listopadowego był dobry dla Polski”, a przeciwnicy na początku powiedzą, że wszyscy Polacy byli wtedy romantykami i marzyli o śmierci za ojczyznę, to warto skontrować to założenie, zanim zabierzecie się za same kontrargumenty. Na początku mowy warto też nazwać argumenty przeciwnika, które będziecie zbijać.
Na zasadzie, jeżeli argument dotyczył bezrobocia, to nazywamy go argumentem bezrobocia. I jednym zdaniem przypomnieć, o co w nich chodziło. W ten sposób wszyscy lepiej zrozumieją, co konkretnie zbijacie i z czym się nie zgadzacie. Wasza mowa bardzo skorzysta również na odpowiednim podsumowaniu. Kiedy skończycie ostatni kontrargument, przypomnijcie w kilku zdaniach, jakie błędne założenia poczyniła drużyna przeciwna, gdzie popełniła błędy logiczne i dlaczego po waszym zbiciu ich argumenty nie są wystarczające do obalenia lub obrony tezy, oczywiście zależnie od strony. Klucz do wykorzystania całej wiedzy, którą wam właśnie przekazałem, to przygotowanie. Większość przygotowań do trzeciej mowy będzie prawdopodobnie miała miejsce już w trakcie debaty, ale to nie znaczy, że przed nią nie można zrobić absolutnie nic. Przede wszystkim, jeśli przygotowujecie się na obie strony debaty, spróbujcie zbić własne argumenty. Bardzo możliwe, że chociaż jeden z nich będzie podobny do tego, co wymyślą przeciwnicy i będziecie mieli wtedy bardzo ułatwione zadanie. Dodatkowo, zbijanie własnych argumentów pomoże znaleźć luki logiczne w tym, co wymyśliliście i ulepszyć dzięki temu waszą linię. Druga rzecz, którą warto zrobić przed debatą, nawet przygotowywaną tylko na jedną stronę, to przemyślenie głównych linii sporu. O ile nie możecie wiedzieć, jakie argumenty przygotuje przeciwnik, o tyle linie sporu są wyznaczane w połowie przez wasze argumenty, więc dość łatwo przewidzieć ich przebieg, przynajmniej w miarę orientacyjnie. Kiedy już to zrobicie, zastanówcie się, jakich argumentów sami użylibyście, stojąc po drugiej stronie tych przewidywanych linii, a następnie spróbujcie je zbić. Nawet jeżeli akurat nie traficie w nic podobnego do tego, co wymyśliła druga drużyna, to da wam to przynajmniej wstępne rozeznanie tego, co może być w debacie kluczowym sporem, albo argumenty dotyczące jakiego tematu należy obalić przede wszystkim. Kiedy już jesteście na debacie, pamiętajcie przede wszystkim, że mowy przeciwników to czas na notowanie, a mowy waszej drużyny to czas na układanie tego, co sami chcecie powiedzieć. Kiedy notujecie, zapisujcie tylko to, co będziecie zbijać, czyli założenia, state'y i mechanizmy, które za nimi stoją. Za to, kiedy przeciwnik ilustruje to, co powiedział przykładem, wy zamiast zapisywać przykład, którego i tak nie powinniście zbijać, możecie już zastanawiać się nad kontrargumentami. W trakcie mów waszej drużyny warto w wyraźnie oddzielonej części notatek napisać kontrargumenty w takiej kolejności, w jakiej chcecie je powiedzieć, nawet jeżeli w notatkach z mów przeciwników macie już je zapisane. Jeżeli będziecie korzystać tylko z zapisu idącego chronologicznie, a jednocześnie nie będziecie chcieli dostosowywać całej mowy do tego, co po kolei mówili przeciwnicy, to bardzo łatwo będzie się w tym pogubić. Na koniec dwie porady, które nie znajdą zastosowania we wszystkich debatach, w jakich weźmiecie udział, ale mogą się przydać w dużej ich części. Po pierwsze, pamiętajcie, że zbijając, musicie zostać w obrębie własnej linii. Czasem może się zdarzyć, że założenie przeciwników, które bardzo chcecie zbić, przyjęła też wasza drużyna, albo że wasz kontrargument obala co prawda jakiś argument drugiej strony, ale może być równie dobrze użyty do obalenia waszych własnych argumentów. W takich sytuacjach musicie sobie darować, ale to nie znaczy, że nie możecie już ruszać tego tematu. Sposobów zbicia argumentu lub założenia prawie zawsze jest więcej niż jeden. Przykładowo, jesteście opozycją w debacie nad tezą Unia Europejska powinna przyjąć kraje bałkańskie. Propozycja przedstawiła argument, że dzięki funduszom europejskim znacznie podnosi się poziom życia na Bałkanach, natomiast wasza strona argumentuje, że przez transfer pieniędzy na Bałkany zabraknie ich dla innych krajów Unii, które też ich potrzebują. W takiej sytuacji, zbijając argument propozycji, nie możecie podawać w wątpliwość, że pieniądze faktycznie trafią na Bałkany. No jeżeli to zrobicie, podkopicie też własny argument. Druga porada to konstrukcja, nawet jeśli to prawda, to i tak, która, jeżeli dobrze jej użyjecie, bardzo wzmocni waszą kontrargumentację. Żeby jej użyć, musicie najpierw zbić jakieś założenie, a potem pokazać, że nawet gdybyście go nie zbili, to argument przeciwnika i tak by nie działał. Dzięki temu sędziowie zobaczą, że argument, który obalacie, nie działa na wielu poziomach i prawdopodobnie, o ile wasza konstrukcja będzie prawdziwa, wyeliminujecie go z debaty całkowicie. Trzymając się przykładu z rozszerzeniem Unii Europejskiej na Bałkany. Przeciwnicy mówią, że unijne pieniądze podnoszą tam poziom życia. Wy w odpowiedzi najpierw atakujecie założenie, że wystarczająco pieniędzy zostanie w ogóle wysłane, mówiąc na przykład, że prawdopodobnie umowy akcesyjne tych państw nałożą jakiś limit możliwych do utrzymania funduszy, a następnie używacie konstrukcji, mówiąc, a nawet jeśli pieniądze trafią na Bałkany,
to rządy tamtych państw są skorumpowane i prawdopodobnie źle je spożytkują, przez co ludzie wcale nie skorzystają. Skoro trzecią umowę mamy omówioną, zajmijmy się teraz czwartą. Tak jak mówiłem na początku, obie mowy mają sporo punktów wspólnych, dlatego w kilku miejscach będę Was odsyłał do tego, co mówiłem już wcześniej przy okazji trzeciej mowy. Czwarty mówca ma podsumować debatę, czyli porównać obie linie argumentacji i wykazać, że linia jego drużyny jest lepsza. Dla czwartej mowy najważniejsze są dwa pojęcia – porównywanie i ważenie. Porównywanie polega na przyporządkowaniu argumentów obu drużyn odpowiednim płaszczyznom debaty. Co to są te płaszczyzny debaty? Są to obszary, których debata dotyczyła. Przykładowo, jeżeli w debacie nad tezą Polska powinna przyjąć euro, propozycja przedstawiła argument, że euro jako waluta silniejsza od złotówki lepiej chroni przed zaburzeniami finansowymi, natomiast opozycja, że Polska straci wpływ na stopy procentowe, co utrudni kontrolę inflacji, to mamy w debacie płaszczyznę polityki pieniężnej. Zazwyczaj do każdej płaszczyzny debaty da się przyporządkować przynajmniej po jednym argumencie obu stron. Ale jeżeli uważacie, że jeden z Waszych argumentów dotyczy obszaru, który przeciwnicy pominęli, to warto to podkreślić, mówiąc po prostu, że na tej płaszczyźnie całkowicie wygrywacie, bez żadnego oporu drugiej strony. Jeżeli natomiast czujecie, że to argument przeciwników nie ma żadnego odpowiadającego mu argumentu po Waszej stronie, postarajcie się przyporządkować ten argument do najbardziej pasującej płaszczyzny, na której są też Wasze argumenty. Nigdy nie przyznawajcie, że druga strona poruszyła obszar, o którym Wy nie pomyśleliście. Kiedy już przyporządkowaliście argumenty do płaszczyzn, musicie je jeszcze zważyć. Ważenie argumentów polega na pokazaniu, że Wasz argument na danej płaszczyźnie ma większe i ważniejsze konsekwencje niż argument przeciwnika. Szczegółowy poradnik, jak to robić, znajdziecie w naszym filmie o ramowaniu, ważeniu i charakterystyce w debacie oksfordzkiej. Z filmu, który oglądacie teraz, zapamiętajcie, że ważenie to nie jest kontrargumentacja. Nie musicie i nie powinniście poświęcać czasu na atakowanie argumentów przeciwnika. To powinien był zrobić Was trzeci mówca. Wy, jeżeli uważacie, że jakiś argument strony przeciwnej nie został wystarczająco zbity, możecie go przedstawić w takiej nienaruszonej formie. Niezależnie od tego, i tak ostatecznie musicie odpowiednim ważeniem pokazać, że to Wasza drużyna wygrała każdą płaszczyznę, nawet jeśli argumenty przeciwnika na którejś z nich nie zostały przez Was wcześniej zbite. No dobrze, ale co robić, jeżeli przeciwnicy bez najmniejszej wątpliwości wygrali którąś z płaszczyzn i udowadnianie czegoś innego byłoby tylko marnowaniem czasu? Tu właśnie przyda się Wasze drugie zadanie jako czwartego mówcy – hierarchizacja płaszczyzn. Z płaszczyznami jest tak jak z argumentami. Należy je ważyć, a nie liczyć. Drużyna, która wygrała trzy mało ważne płaszczyzny, przegra w debacie z drużyną, która wygrała jedną, ale za to kluczową. Przykładowo. Jeśli w debacie nad tezą Kraków powinien zacząć finansować lokalne kluby piłkarskie, propozycja wygra płaszczyzny zadowolenia kibiców i osiągnięć sportowych klubów, ale opozycja udowodni, że nie da się jednocześnie opłacić tego finansowania i funkcjonowania krakowskich tramwajów, wygrywając dosyć niespodziewaną w takiej debacie płaszczyznę transportu publicznego, to z całą pewnością całą debatę wygra opozycja. Dlatego zadaniem czwartego mówcy jest również udowodnienie, że płaszczyzna, na której jego drużyna wygrała najbardziej, jest dla debaty najważniejsza. Naturalnie jednocześnie powinien pokazać, że płaszczyzna, na której jego drużyna najmocniej przegrywa, jeśli w ogóle taka jest, to jest najmniej ważna. Co ważne, przykład z tezy o klubach piłkarskich wydaje się oczywisty, ale jeśli czwarty mówca przeciwnika zbuduje własną hierarchię płaszczyzn, a Wy o swojej hierarchii nie powiecie ani słowa, to sędziowie nie mogą wykonać całej roboty za Was. Pamiętajcie, że jak bardzo oczywiste by się coś nie wydawało, sędziowie muszą to usłyszeć z Waszych ust. W hierarchizacji płaszczyzn bardzo pomaga odpowiednia struktura mowy. Podobnie jak w przypadku trzecich mówców, warto, żebyście zaczęli Waszą mowę od wstępu, w którym odniesiecie się do ramowania debaty. Jeżeli na jego tle wynikły jakieś spory, musicie tu pokazać, że przyjęcie Waszych założeń prowadzi do debaty szerszej i bliższej realnego świata niż przyjęcie założeń drużyny przeciwnej. Wracając do przykładu, na którym pokazywałem to przy trzeciej mowie. Jesteście opozycją w debacie nad tezą wybuch powstania listopadowego był dobry dla Polski. Propozycja stwierdziła na poziomie pierwszej mowy, że wszyscy Polacy byli romantykami i marzyli o śmierci za ojczyznę. Natomiast Wy na poziomie pierwszej mowy
Pokazywaliście polskie społeczeństwo w tamtym czasie jako pragnące pokoju i cały czas zmęczone wojnami napoleońskimi. Wasz trzeci mówca zaatakował już założenie przeciwników, a teraz waszym zadaniem jest pokazać, że wasze założenie jest dużo bardziej realistyczne, na przykład wskazując na odmowę przyjęcia dowództwa w powstaniu przez wielu najwyższych rangą polskich oficerów. Po założeniach warto, żebyście wymienili wszystkie płaszczyzny debaty. Dzięki temu będzie wam łatwiej w trakcie mowy uzasadniać, dlaczego któraś konkretna jest dla was ważniejsza lub mniej ważna. Wreszcie na końcu, przy czwartej mowie, obowiązkowe jest podsumowanie. Przypomnijcie jeszcze raz w kilku zdaniach, które płaszczyzny wygraliście i które są według was najważniejsze. Pokażcie, w jaki sposób wasza drużyna udowodniła rzeczy, których udowodnienie zapowiadała przy pierwszej mowie. To powinno was doprowadzić do wniosku, który powinien wypływać z każdej waszej czwartej mowy. Nasza drużyna wygrała tę debatę. Tak samo jak przy trzeciej mowie, przygotowanie tego, co macie powiedzieć, będzie miało miejsce przede wszystkim w trakcie debaty, ale kilka rzeczy możecie przygotować już przed nią. Przede wszystkim pomyślcie o możliwych liniach sporu. Żeby się nie powtarzać, tu macie odnośnik do momentu, w którym mówię o tym przy okazji omawiania trzeciej mowy. Natomiast inaczej niż przy trzeciej mowie, zamiast myśleć nad potencjalnymi kontrami do swojej własnej linii, zastanówcie się nad jej najważniejszymi punktami. Co chcecie udowodnić? Które z waszych założeń mogą się rozminąć z założeniami przeciwnika? Jaka płaszczyzna będzie według was najważniejsza? Przemyślenie tych kwestii pomoże wam szybko ułożyć strukturę mowy i zdecydować o hierarchii płaszczyzn już w trakcie debaty. Podczas samej debaty, podobnie jak u trzeciego mówcy, mowy przeciwników powinny być dla was czasem na notowanie, a mowy waszej drużyny na porządkowanie tego, co sami chcecie powiedzieć. Tu znowu, żeby się nie powtarzać, zostawiam wam odnośnik do tego, co mówiłem przy okazji omawiania trzeciej mowy. Naturalnie, zamiast zapisywać tylko to, co będziecie zbijać, zapisujecie tylko to, co będziecie ważyć, ale nadal są to te same state'y i mechanizmy. Jak widzicie, trzecia i czwarta mowa w debacie oksfordzkiej mają dużo zawiłości i oprócz zwykłego, merytorycznego przygotowania do debaty, wymagają dużej wiedzy technicznej. Mam nadzieję, że ten film rozjaśnił wam trochę związane z nimi zagadnienia, a wasze trzecie i czwarte mowy z improwizacji zmienią się w metodyczne rozbijanie linii przeciwnika. Zachęcam was do obejrzenia innych filmów na naszym kanale, zwłaszcza tych, do których odnośniki pojawiały się tutaj, a na razie żegnam się z wami. Cześć!